Cześć, witam Was w kolejnym unboxingu. Możecie słyszeć delikatny szum, ale bardzo z tego powodu przepraszam, nie wiem jak to zniwelować. Zrobimy dzisiaj sobie unboxing płyty, która do mnie właśnie przyszła. Trochę do paczkomatu, ale jednak przyszła do mnie, bo ją zamówiłam. Jest to nowa płyta w preorderze. Czyli płyta od Reto. Jak zacznę po samym tytule, to widzicie. Rozerwane, na pewno też słyszeliście. Także wyciągamy sobie płytkę i prezentuje się ona tak. Widziałam, że było trochę więcej wlepek. Moment. Dobra. Poszły alarm. Są Styks. No i gdzie jest ta moja... Tu mamy paragonik. Wszystko kosztowało mnie 214 zł. To trochę dużo, szczerze mówiąc. Spoko, kierce. Nie wiem, gdzie to. No ale mamy naklejeczki. Biały napis Styks. Białe logo. Znaczy na białym tym. Czarnym w sensie. Ten na czarnym, skrót i taki napis. No a to jest sama płytka. No i już ją odpakowujemy. Zamówiłam wersję deluxe i nie wiem, czy mam się spodziewać tego czegoś w środku. Bo miałam dostać, jak to się nazywa, no tą zawieszkę, tak. Nie wiem, czy mam się tego spodziewać w środku płyty, czy jak, ponieważ no nie dostałam na razie, więc nie wiem, gdzie to jest. Czy to jest w płycie, w sensu by to było, nie wiem, zobaczmy. No i płyta, tak, jest to tutaj, jednak jest. To jest płytka, jak widać złota. I jak widać, wszystko się w niej ładnie odbija. Wszystko mamy. Szczerze mówiąc, takiej płyty jeszcze nie mam w takim wydaniu. W sensie takim ładnym. Podnosić nim. No i mamy zawieszkę. W sumie nie wiem, czemu to kupiłam. Wydaje mi się, że trochę mnie przyrosły emocje czekania. Tak się prezentuje. Nie mam na razie, gdzie tego zawiesić. Jak tylko będę miała, to... wszystko to oczywiście na mojego Instagrama, na te zapisane. Wrzucę Wam oczywiście link do jak to się nazywa, do Instagrama.